Jeszcze z dołu. Jedna z zajebistszych rzek województwa lubuskiego. Tu mam zawsze północ województwa. Dziś Pliszka jest bardzo, bardzo dziką rzeką. Za mną jest jedno z jezior, przez które płynie rzeka. Chyba największe jezioro. Jesteśmy w okolicach Gądkowa Wielkiego. Sympatyczna miejscówka, gdzie mieści się wypożyczalnia, jest też szopa, spanie na sianie i inne ceregiele, ale nas dzisiaj interesuje pływanie kajakiem, taką dosyć już dojrzewającą wiosną. To jest Gądkowa i fragmencik dosyć łagodny. Całą rodzinką, spokojnie, z dzieciakami, z młodszymi, z młodzieżą można sobie popłynąć, z mało doświadczonymi, z ludźmi, którzy robią to po raz pierwszy. Również dla większych grup, jak najbardziej jest to chyba trafniejszy wybór. Do zobaczenia w innych filmach. Bardzo urocze miejsce, młyn Kokoszka, który zobaczycie na innych filmach, między innymi zimą, wczesną wiosną, a w zasadzie już taką dosyć dojrzewającą wiosną. Dojrzewającą wiosną. Do zobaczenia. No tak, zapomniałem dodać, że jest to również wspaniałe miejsce dla ludzi, którzy kochają, uwielbiają rechot żab. Za mną jest całe stado, jak ktoś powiedział z moich towarzyszy, jakby wojna była. Wpływa się na jezioro i jest szok. Atakują z każdej strony. I może słychać, może nie, ale to właśnie stamtąd i stamtąd. Jest ich pełno, są wszędzie. Żaby, ropuchy. Przyroda. Thank you.